Dzisiaj spotykamy się w domu, przy stole, tak jak to często jest w naszych rodzinach. Chciałbym, żebyśmy posłuchali Bożego Słowa, które będziemy wspólnie czytać i rozważać w najbliższą niedzielę. W liście do Rzymian, w rozdziale 14, apostoł Paweł napisał tak. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ten tekst mówi o rodzinie i o relacjach, które w niej panują. Jeżeli przeczytamy troszkę szerzej, 14 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, to przekonamy się o tym, o jak bardzo skomplikowanych relacjach wśród członków rodziny, którą jest zbór w Rzymie, apostoł Paweł pisze. Na pierwszy rzut oka ten tekst mówi o śmierci. I często w ten sposób jest odczytywany. Często jest tak, że stosowany jest na pogrzebach jako podstawa rozważania, jako podstawa kazania pogrzebowego. Często przy wspominaniu zmarłych. Śmierć skupia nasze oczy. Zabiera całą naszą uwagę i skupia na sobie. Taka jest jej natura. Tymczasem jednak apostoł Paweł pisze tutaj i mówi tutaj o życiu. To ono jest najważniejsze. Bóg jest Bogiem żyjących i umarłych. Ale w pierwszej kolejności, na pierwszym miejscu jest Bogiem żywych. Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie na ten świat, aby panować nad żywymi i umarłymi, aby ożywiać, aby darować życie, bo przecież śmierć jest pokonana. To życie zwyciężyło w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, często zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Czemu? Ale czy to jest właściwe pytanie? Czy to pytanie ma skupiać naszą uwagę? Dlaczego? A może powinniśmy zapytać, dla czego, dla kogo żyjemy i dla kogo umieramy? Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Dla kogo żyję? Dlaczego żyję? Augustyn z Hippony, jeden z ojców starożytnego Kościoła, powiedział, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko w moim życiu jest na właściwym miejscu, to On ma być tym numerem jeden. To moja relacja z Nim ma być na pierwszym miejscu. A kiedy tak rzeczywiście będzie, kiedy moja relacja z Panem Bogiem będzie numerem jeden, wtedy wszystko inne ułoży się we właściwy sposób. Kochani, to jest przesłanie, które niesie nam apostoł Paweł. To jest przesłanie, które niesie nam Boże Słowo. To jest przesłanie, które jest Ewangelią. Bóg chce być na pierwszym miejscu w moim życiu i daje mi szansę, żebym stawiając Go rzeczywiście jako numer jeden, mógł poukładać wszystkie inne relacje w moim życiu. Punktem wyjścia dla mojego życia jest i ma być relacja z Bogiem. Dlatego spotykamy się przy stole. On jest na pierwszym miejscu przy tym stole. Stole mojego życia, stole mojej rodziny, stole mojego domu. On jest na pierwszym miejscu przy stole mojego serca. Także w kościele. I kiedy On jest na pierwszym miejscu, kiedy to On stoi na właściwej pozycji, wtedy mam szansę, aby wykorzystać moje życie. Kiedy On jest Panem mojego życia, On jest też Panem mojej śmierci. Nie muszę się bać, nie muszę się obawiać, ale mogę z Jego rąk przyjmować wszystko to, co mi daje, każdego dnia. I mogę też przyjąć to, co kiedyś się wydarzy, kiedy nadejdzie ostatnia chwila mojego życia tutaj na ziemi. Ale przecież nie ostatnia chwila mojego życia w ogóle, tylko rozpocznie się dla mnie życie wieczne. W swojej pełni, bo ono już dla mnie teraz trwa.
kiedy Bóg stoi w moim życiu na pierwszej pozycji. Bo czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy na wieki. Niech więc Bóg stoi zawsze na pierwszym miejscu. Niech jest sensem naszego życia. Amen. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.